Cześć kochani, z tej strony Maciej Kulhawik, z kanału Maciej Kulhawik, vlog, autor vloga w czerwonych butach, opowiadającego o mojej ścieżce odbycia nikim do stania się legendarnym performerem. I dzisiaj ta wtorkowa seria to Maciej Kulhawik, król błazen ze Wrocławia, greatest showman on earth, book club. Czyli dzisiaj zaprezentuję wam książkę, którą przeznaczyłem sobie do czytania, do studiowania na ten tydzień. Bo muszę powiedzieć, że uwielbiam czytać książki dzięki wiedzy Tima Ferrisa, Tonego Robbinsa, Gary'ego Vaynerchuka, czy Jocko Willinka, czy najlepszych ludzi na świecie, z którymi Tim Ferriss przeprowadza wywiady, a później je destyluje do książek, staje się lepszym człowiekiem, a przez to ciekawszym, lepszym performerem, bo nie ma nic gorszego jak nudny, jak pizda performer, który tylko kryje się za fasadą magii i nie ma tak naprawdę nic do powiedzenia. Uważam, że dzięki książkom staje się mądrzejszy, przez to lepszy. I książka na dziś, którą chciałbym wam zaprezentować, którą będę czytał w tym tygodniu, to Dale Carnegie, Jak się stać doskonałym mówcą i rozmówcą. Ten temat fascynował mnie od zawsze, gdyż nigdy nie potrafiłem wyrazić swoich myśli, co ćwiczę na tych vlogach. Ćwiczę mówienie do kamery, bo wiemy, że mamy jakiś tam zasób słów, który jest tam z tyłu głowy i jak się mocno zastanowimy, to powiedzmy napiszemy na kartce papieru. Ale zasób słów, którymi mówimy, to jest taka malutka część tego wszystkiego. No i chciałbym się nauczyć korzystać z tego dużego zasobu słów, żeby lepiej się ładniej wypowiadać, lepiej formułować zdania, gdyż gdzieś tutaj otworzyłem tą książkę na jakiejś losowej stronie i tam przeczytałem takie fajne zdanie, że przywódcami światowymi, czy wiecie o co chodzi, przywódcami światowymi zostają ludzie, którzy najlepiej potrafią sformułować swoje myśli i uczucia. Ja nigdy tego nie potrafiłem zrobić. Wiedziałem, że coś czuję, że tak że czuję, ale nigdy nie potrafiłem tego przekazać. I mam nadzieję, że ta książka mnie tego nauczy, bo już w 2011 roku, czyli 7 lat temu to było? W 2011? Tak, w 2011 roku czytałem książkę jakąś właśnie o prowadzeniu konwersacji, ale jakaś w ogóle to była buła. Bardzo słaba książka, która mnie jeszcze zniechęciła do tego tematu. Natomiast teraz mam nadzieję, że przez ten tydzień przeczytam tę książkę i później będę mógł wam o niej opowiedzieć i powiem wam, czego się z niej nauczyłem. A właśnie, Maciej Kulhawik, król błazen z Wrocławia, greatest showman on earth, book club. Chciałbym, żebyście na przykład zaproponowali mi jakieś książki, które wiecie, że dzięki nim staną się lepszym człowiekiem, lepszym performerem i bardzo chętnie je przeczytam. No kurde, o to tutaj chodzi, żebym się rozwijał w tej całej akcji, czyż nie? Więc jeśli macie jakieś książki, propozycje, piszcie, błagam, w komentarzach. No, a niektórzy z was mogli zauważyć, że tutaj production value tego całego mojego vloga i kanału na YouTubie rośnie niesamowicie, jak w filmach z Harrym Potterem. No, musiałem się wyprowadzić ze swojego pokoju, jestem w kuchni, bo tam moja babcia ogląda obchody. Dzisiaj jest 8. rocznica katastrofy smoleńskiej i jest odsłonięcie pomnika, więc babcia tam ogląda na telewizorze te całe obchody. Babcia jest trochę chora i kaszle, więc przeniosłem się tutaj do kuchni nagrywać to wideo. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, subskrybowanie, łapki w górę, łapki w dół. Widziałem, że wczorajsza poniedziałkowa seria nie spotkała się z jakimś światowym odbiorem, ale i tak będę to nagrywał, bo chcę sobie w filmie ustalić plany na konkretny tydzień. No dobra. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia. Cześć! A już jutro, bo oprócz vloga w czerwonych butach, który się będzie pojawiał codziennie, chcę w niektóre dni, tak jak w niedzielę będzie podsumowanie tygodnia, w poniedziałek będą plany na kolejny tydzień, we wtorek będzie Maciej Kulhawik, król błazen z Wrocławia, greatest showman on earth, book club, będę opisywał książki,
przeznaczone na ten tydzień. W środę będzie magiczny szpil. Pokażę wam jakąś fajną sztuczkę. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia jutro. Cześć.